Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zapowiedziany ostatni już odcinek z gry Tasty Blue. Gra ta ciągnęła się przez 10 odcinków, ten jest ostatni. Gra była naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna. Oczywiście zbliżamy się do końca wielkimi krokami. Dzisiaj zostało nam 5 mapek do pokonania, będą to ostatnie mapki, a to będzie chyba już najdłuższa seria na moim kanale, jaka kiedykolwiek była. Zobaczymy, czy kiedykolwiek jakaś inna gra ją pobije. Oczywiście nie mówię tutaj o GTA, czy Garry's Modzie, czy Happy Wheelsach, bo to nie ma nic ze sobą wspólnego. Zobaczymy, gra naprawdę fajna. Tak więc co, zbliżamy się już do końca tej pięknej przygody z gry Tasty, z grą Tasty Blue. Gra naprawdę superaśna, co tutaj mamy jako pierwsza mapka. Bardzo, bardzo krótka, 2 minuty i 2 sekundy na jedną gwiazdkę, więc przejdźmy do gry. Dobra, jesteśmy i zaczynamy już od zjadania całkiem dużych rzeczy. Jak widzieliście w poprzedniej mapce, walczyliśmy z delfinem i ze złotą rybką, które zjedliśmy. Czyli złotą rybką byliśmy na początku samym gry, potem byliśmy delfinem, teraz jesteśmy manorekinem i manorekin tutaj właśnie szaleje. Tylko że wydawało mi się, że właśnie, że jak już zjedliśmy delfina i złotą rybkę, to będziemy już bardzo dużą rybką i będziemy teraz starali się, nie wiem, zjeść cały świat. A na razie tu znowu jesteśmy dość małą rybką, więc znaczy, no jeżeli 10 metrów można nazwać małą rybką, ale w porównaniu do 100 iluś, które mieliśmy w poprzednim odcinku, no to faktycznie jest dość mało, nieprawdaż? No, ale zobaczymy, na razie jest całkiem troszkę inaczej, to sobie tutaj wymyślili. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Troszkę mi jest przykro, że to już jest końcówka tej serii, bo to była taka seria, którą ja bardzo chętnie nagrywałem, bo no bo ona nie wymagała jakoś dużo pracy. Ja lubię właśnie takie gry, które po prostu sobie siadałem, bo często miałem ochotę po prostu sobie w nią pograć. Siadałem sobie, nagrywałem, troszkę się rozluźniałem. Tutaj potem byłem hejtowany, że nie znam nazw rybek i takie tam, ale naprawdę seria była bardzo fajna. Wam też się bardzo podobała, patrząc po statystykach, więc bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie też po troszku, że to już koniec. Przed chwilą wiem, że mówiłem, że się smucę, ale troszkę mnie też cieszy, bo no bo, kurczę, fajnie, to fajnie mieć serię doprowadzoną do końca. To jest zawsze taka jakaś ulga, czy takie dobre samopoczucie, że udało się coś doprowadzić od początku do końca. To zawsze dobrze, kiedy potraficie skończyć swoją pracę i nie przestajecie, wiecie, po połowie. Jest kilka serii, które ja na przykład przestałem nagrywać, a do których pewnie będę kiedyś chciał wrócić, czyli na przykład Bennett, bo gra, nagrałem kilka odcinków, już zaczęła mnie troszkę męczyć i nudzić, więc na pewno kiedyś jeszcze mi się odwiedzi i zacznę w nią nagrywać. Może jeżeli wam się podobała, albo nie wiem, może jej nie widzieliście nawet, bo ona była na samym początku mojego kanału, to możecie sobie wpisać i sprawdzić, jak to wszystko wyglądało i powiedzieć, czy chcielibyście więcej tego, to wtedy oczywiście nagramy. Też taką serią jest I'm Bread, która była cholernie ciężka, bo pierwszą mapkę przychodziłem, nie pamiętam już nawet, ponad chyba 40 minut, próbując wejść do tostera i to też było dość traumatyczne przeżycie. Więc no tak, jest kilka serii, których nie doprowadziłem do końca, ale może kiedyś doprowadzę. Tą doprowadzę do końca z pewnością i już. Niestety żadnej gwiazdki nie zdobędziemy, bo ta kra duża nam uciekła poza mapkę i nie udało nam się je zjeść dość wcześnie, wtedy byśmy szybciej urośli i może byśmy zdobyli gwiazdkę. Obecnie nam się to nie udało, ale jak mówiłem, to nie ma kompletnie znaczenia. Bardzo szybka mapka, Hop Race, która potrzebuje 41 sekund na jedną gwiazdkę. Jump through all the hops. Ok, czyli co muszę? Aha, muszę przeskoczyć każdą tą. Kurde. To może być ciężkie. Aha, czyli po prostu przeskoczycie przez wszystkie hopsy i tutaj będziecie siedzieć, aż wszystkie rybki do was spadną. To ma jakiś tam sens. Chyba ma jakiś tam sens. Pewnie można byłoby to zrobić dużo szybciej, gdyby wszystko nam się udało za pierwszym razem, ale tak czy siak jest jedna gwiazdka, więc mi wystarczy. No i co? Trzy mapki do końca. Ta już... No i co? Trzy mapki do końca. Ta już jest dość duża. Growing Shark, czyli rosnący rekin. 5,14 na jedną gwiazdkę. Zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. Oczywiście zaczynamy od zjadania fiszów, rybek. Tutaj zjadamy delfiny, skaczą, znaczy te kurcze pingwiny skaczą z góry. Są dość niebezpieczne, jak zawsze. A my znowu mamy 20 cm. No i jaki sens jest tej gry? Kurde, to powinno być tak, że raz urośniesz i już potem w następnej mapce zaczynasz jako taki duży rekin. To by było całkiem, myślę, że przemyślane, ale skoro twórcy gry wybrali sobie taki sposób, no to pewnie
on też ma jakiś sens, no bo wiecie, to jednak są twórcy gry, oni się znają na tym, co robią. Patrząc też na to, na przykład, jaki ostatnio na YouTubie popyt ma gra Tasty Planet, która jest chyba wcześniejszą grą od tej. A ja na przykład bardziej lubię Tasty Blue. W Tasty Planet nigdy nie grałem. Znaczy grałem, nagrałem. W Tasty Blue grałem, nagrałem dwa odcinki nawet, ale niestety nigdy one się nie ujawiły, bo pomyślałem, że Tasty Blue jest troszkę lepszą grą. Mogę zjadać już tutaj pingwiny, więc już szybko urośniemy. Ale nie zapominajmy, że to jest naprawdę długa mapka, więc no tutaj na pewno na pingwinach się nie skończy. Pewnie będziemy zjadali też statki i różne inne pierdoły. Może w końcu się pojawią te... O, dobra, jest mors. Może w końcu się pojawią torpedowce, czy tam łodzie podwodne. Oby nie, bo bardzo tego nie lubię. W sumie to mógłbym sobie tutaj stać i czekać, aż wszystko wpadnie mi w pysk. Bo to ma jakiś tam chyba sens, chociaż nie wiem, czy to ma sens, bo ale tu mnie morsy atakują. Ile dostaję? Bardzo mało dostaję za takiego jednego pingwina. A ile dostaję za uderzenie morsa? Nie chcę sprawdzać szczerze. Dobra, mogę już zjadać morsy. Więc okej, okay, kolejna mapka się tutaj nam rozszerzyła. Pływają tutaj whalesy, które też już mogę zjadać. Więc bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Dobra, tutaj zjem to, ty tutaj tam krolodowa, czy jak to się nazywa, nie uciekaj, musisz tu zostać, bo będę musiał ciebie zjeść w niedługim czasie. Jestem już bardzo dużym rekinem, patrząc na to, w jakim rozmiarze zaczynaliśmy, to już naprawdę dużo podrośliśmy. No i lecimy dalej z tematem, no nie ma co się oszukiwać. Lecimy dalej, to już jest końcóweczka. Już to jest trzecia mapa od końca, ale nas znowu wyniosło w powietrze. Tutaj bardzo duże wieloryby, ale tu już możemy te zjadać mniejsze. Tamte płetwale błękitne, które to są chyba właśnie one, to jeszcze zjeść nie mogę. Mogę już pozjadać po niektóre kry. A na krach się dużo rośnie. Znaczy ja właśnie nie wiem, czy to są kry. To są takie góry lodowe, nie? No ale ja nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Wydaje mi się, że to jest kra... Chociaż może i nie. Mniejsza o to! Jaka różnica, jak to się nazywa? No i tak mi ktoś z was napisze w komentarzu, że chuja się znam. Przepraszam, że nie wiem, jak to się nazywa. Ale co z tego? Co z tego? Ta gra ma przynosić szczęście, a nie kurczę naukę. Chociaż dzięki wam oczywiście się uczę pewnych rzeczy. Wiecie, nazw różnych rybek. Pewnie gdyby nie wy, to bym nie pamiętał, że wieloryb to wieloryb i tak dalej, więc no jest całkiem spoko. Jak na razie wydaje mi się, że idzie nam całkiem znośnie to wszystko, nie? Czy nie? Wydaje mi się, że tak. No zjedz tą krwę. Dobra, mogę zjadać już te wiertnicze tutaj, wiecie, pierdółki, tylko że tu już nie ma tych. Nie ma tutaj ryb. Został jeden wieloryb, znaczy płetwal błękitny. Ja już mam 140 metrów, czyli jestem no ogromnym rekinem. Prawie jak Mano, jestem Mano rekinem. No i co? O czym by tu pogadać na koniec odcinka? Może co tam u was, ludziska? Może wy mi w komentarzach napisecie, co tam u was słychać w tym świecie? Kurde, rymy takie wale jak po... Jak po nie wiem czym, 237 metrów, jedna gwiazdka, czyli jakiś tam sukces na koniec oczywiście jest. Przechodzimy do kolejnej mapki. Przedostatnia mapka to Whale Mountain, czyli góra Walesów. 0,40 na 3 gwiazdki, minuta 5 na 1 gwiazdkę. Ok, czyli jak zawsze po prostu spadamy i zjadamy. Nic jakiegoś konkretnego tutaj się nie dzieje. Chociaż nie zjedliśmy dwóch helikopterów tam, więc o trzech gwiazdkach już raczej możemy zapomnieć. No ale jak ja mam tym kierować, jak tym się nie da kierować w locie jakoś zbytnio? Więc może być ciężko. Dobra, ale to... Czy może być ciężko. W sumie w momencie, kiedy zaczniemy zjadać te właśnie tutaj już wieloryby, to już będzie dobrze. O, tak jak teraz na przykład. Nie, teraz już pozjadamy je wszystkie. Na pewno lepiej to nam wyjdzie niż zjadanie wielorybów. Jesteśmy już też, znaczy niż zjadanie helikopterów. Jesteśmy w wodzie, tutaj szybko dojemy wszystko, co wyląduje. No i co? No i tyle. No i będzie po mapce. Już jest po mapce dwie gwiazdki. W sumie nie dużo zabrakło do trzech gwiazdek, więc tak czy siak jest dobrze. Myślałem, że będzie dużo gorzej, ale ludziska! Ludziska! To już jest ostatnia mapka w tej grze. Oczywiście Tale of a Shark. 20... Aż poplułem.
Tale of Ash. 20 minut! 21 minut! What the fuck? Do jutra będę w to grał. 13,54 na jedną gwiazdkę. Znaczy na trzy gwiazdki. Na to nie liczę, bardziej bym w te dolne progi celował. No to co, przechodźmy do gry, no. Nie ma co tu dłużej czekać. A, czyli zaczynamy od samego początku, kiedy zjadaliśmy te planktony, tak? No ale tak jak zawsze, no, na Tale of coś tam będziemy od samego początku, od pierwszej mapki przechodzili cały świat. No i zobaczymy, jak to wyjdzie Sharkowi, no, Delfinowi i złotej rybce wyszło to średnio, chociaż wydaje mi się, że w tym odcinku, znaczy na tej mapce też będziemy z nimi walczyli. Takie mam przeczucie. Ale kto dokładnie wie, to tak naprawdę nikt nie wie. Tak mi się wydaje, że będzie jeszcze raz walka, no i zobaczymy, czy Rekin opowie się po stronie dobra, czy będzie samolubem i dla swojego dobra będzie chciał urosnąć, nie patrząc na to, że zniszczy świat. Taka może być historia tej pięknej historii i tej pięknej serii. Może tak być, no nie powiecie, że nie może tak być, no bo tak może być, no wiecie, no to jest Rekin jednak, nie? Rekin to bardziej się martwi o swój tyłek niż o świat, chociaż no został stworzony z próbówki, został wypuszczony do wody tylko i wyłącznie w celu ratowania świata, no. Powinien to zrobić. Oczywiście świat uratuje, ale może też, może to wszystko też pójść za daleko. Kto wie, może tak być. Dobra, jak widzicie, zjadamy już te większe planktony i pojawił się oczywiście nasz kolega Brzydal, który przypomina mi wyglądem Brzydala, bo jest Brzydalem. To jakiś sens na pewno chyba ma. Dobra, mogę już zjadać naszych różowych ziomków. Więc no już całkiem jesteśmy sporzy. Zobaczymy, jak to wszystko dalej się rozwinie. Co tutaj dodadzą? Chyba nic. Chyba tylko będziemy mogli tych żółtych. A nie, coś tam jest nowego. Dobra, jest już ta kreweta, czy co to tam jest w życiu. Nie wiedziałem takich rzeczy na oczy. Chociaż no wydaje mi się, że to jest jakaś właśnie krewetka. Jakiś tam rodzaj. No krewetek jest dużo. Są też hodowlane krewetki, które mają bardzo ładne kolory i które się hoduje normalnie w akwariach. Widziałem na własne oczy, więc wiem. Chyba, że to nie były krewetki, ale wydaje mi się, że to są krewetki. Właśnie tak to się chyba nazywa. Bo zawsze jak nagrywam, to te nazwy tych zwierzątek mi gdzieś tam uciekają. Ale no co zrobisz? No co zrobisz? No nic nie zrobisz, jak nic nie zrobisz. Wiadomo, nie? Dobra, mogę już zadać tego dużego skurczybyka. To bardzo dużo mi daje w sumie wzrostu. Mam już 1,5 cm. To już jest całkiem sporo, jak na manorekina. Ale no, widzieliśmy sami, jak dużym manorekin może się stać. Bardzo dużym, no ponad 200 metrów w ostatnim odcinku. Znaczy w przedostatniej mapce. Zobaczymy, jak duży urośnie w Tale of Shark. No pewnie około, no nie wiem tak naprawdę ile metrów, bo wydaje mi się, że to może się skończyć źle. Tak jak to się skończyło w Tasty Planet, gdzie ten kurz czy bakteria zjadła, no, planetę, tak? Całe, zjadła wszystko, uniwers. Tak mi się wydaje, że przynajmniej tak się zakończyła ta gra. Tu też tak myślę, że może być, no, kto wie, to jest Mano Shark wyszedł z próbówki, jest, no, po prostu nie można nad nim zapanować. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, już jesteśmy 4 cm, to już jest poważny rekin, to już nie ma żartów z rekinami, nie? 4 cm to jest, ja wam powiem, no bardzo dużo. Dobra, mogę zjadać już te duże rybki, znaczy rybki, te żyjątka duże, bo już trochę już to trwa, już trochę mnie to nudzi, bo ile można w jednym miejscu pływać? W te tailowe coś tam powinno być krótsze, bo no ja już tu pływam z 5 minut pewnie i zjadam te małe główienka. A wolałbym już zjadać coś większego, mam już 10 cm, hello. Dobra, ty nie uciekniesz, ty też nie uciekniesz. O! I właśnie o to ja was prosiłem. Są też tutaj ryby. Na razie muszę zjadać oczywiście te tutaj krewetki. Są już nawet pingwiny. Tylko, że no właśnie, tutaj jest dość mało miejsca na manewry. My robimy te manewry tu. No i co tutaj by więcej powiedzieć? No muszę urosnąć do takiego... Czemu one tutaj tak atakują? Musimy urosnąć do takiego rozmiaru, żeby móc zjadać rybki. Wtedy już szybko wszystko raczej pójdzie, bo rybki są dość duże. Więc i dość, no kurde, bez gryzienia. Panie rybo, bo jak się wkurzę i urosnę, to będziesz pierwszą, którą zjem. A tego... O ty kurde, no nienawidzę. A tego byście nie chcieli, bo jak Mano Shark się wkurzy,
to nic mano szarka nie powstrzyma. Nie ma takiej rzeczy, która by mogła mano szarka powstrzymać. Okej, mogę zadać już pierwsze małe rybki. Które to są te małe rybki? Ta była mała. Gdzie jest jeszcze? Ta jest mała. Ta też jest mała. Ta też. Tam gdzieś na górze coś mogę zjeść. Ta też jest mała. Ta już też jest mała. No i co? Kiedy będziemy mogli już wszystkie? Teraz już myślę, że to jest ten moment, kiedy już mogę większość rybek zjeść. A nawet wszystkie. No i zobaczcie, teraz to już jest czyste rośnięcie. Czysty plus, plus, plus. 40 centymetrów. 40 centymetrów. A ja wczoraj, kurczę, takiego dobrego dorsza przyrządziłem na obiad dla rodzinki. No po prostu jak Magda Gessler byłem, no. Nie można się, nie da się oszukiwać. No byłem jak Magda Gessler, zrobiłem dorsza w sosie pomidorowo-oliwkowo, kurde, wszystkim. Po prostu był najlepszy na świecie. Naprawdę. Bardzo lubię gotować, więc może nic, może po prostu. Lubię i tyle. Bez żadnych tutaj, wiecie, ja chciałem powiedzieć, że pewnie do Masterchefa pójdę, ale nie pójdę do Masterchefa, bo nie umiem gotować aż tak dobrze jak tamci, ale lubię po prostu. Każdy chyba lubi, no znaczy nie każdy, no jest dużo ludzi, którzy nie lubią gotować. Wy możecie mi napisać, czy lubicie gotować, czy nie, bo ja bardzo lubię. Tylko nie lubię sprzątać po gotowaniu, więc fajnie mieć taki układ, że ktoś gotuje, a ktoś sprząta. Wtedy jest najlepiej. Wtedy się nie martwicie, że zrobicie sobie syf. No i tyle, bo wiecie, że ktoś po was posprząta. Jak gotujecie z myślą, że sami musicie posprzątać, to o dobra, tego nie pokroję, bo będzie brudno, o dobra, tego nie otworzę, bo będzie brudno. No i to wiecie, ograniczacie się przez to. A jak ktoś za was sprząta, to jest pięknie, to możecie zrobić wszystko, kurde, wszystko po prostu. Okej, no już jesteśmy całkiem dużym skurczybykiem. Już mamy 10 metrów na ostatniej mapce, czyli Tale of a Shark, czyli opowieści, przygoda, kurcze, szarka. Tutaj mogę zjadać już helikoptery, które tutaj sobie pozjadam, bo myślę, że są dość dobrym źródłem białka, jak i metalu szlachetnego, jakiś wapń, czy tam żelaza na pewno mają w sobie. Dużo. Dobra, i dzięki temu mogę zjadać już tutaj te wieloryby. Więc zaraz myślę, że będzie kolejna odblokowana mapka, znaczy odblokowana. Kolejne powiększenie mapki na pewno za jakąś niedłuższą chwilę. Myślę, że za jakieś minutkę czy dwie już się pojawi. No i będzie bardzo ładnie, tak mi się wydaje. Dobra, mam już 25 metrów. No i właśnie nie lubię, kiedy znikają te mniejsze rybki. Bo fajnie byłoby też je trochę zjeść, jakby w tej wodzie było wszystko. Chyba, że no one już są tak małe, że nawet nasz rekin się nie wiecie, nawet nie beknie sobie jak je zje, bo nie poczuje, że coś zjadł. Tak może być, ale tak czy siak fajnie by było, gdyby one zostawały. Łup. Mogę zjadać już takie duże samoloty i właśnie jednego zjadłem. Tą krę już długą też mogę zjeść. Tu gdzieś, o nie zdążyłem na ten samolot. O prawie, na tego też już nie zdążę. O kurde, byłem znowu bardzo blisko. No ale trudno, co zrobisz jak nic nie zrobisz. Ten statek mogę zjeść już. Mam już 80 metrów prawie. Więc no już zbliżamy się powoli do końca. Już nie potrafię powiedzieć, ile to już trwa. Ale zapewne dość długo, bo Tale of a Dolphin to naprawdę długa mapka. Dobrze, że nie zrobiłem... Znowu, patrzcie, mówiłem, że znowu będą delfiny i ten. Dobrze, że nie zrobiłem tak jak planowałem, bo planowałem na początku zrobić jeden długi odcinek z 10 mapek ostatnich, ale patrząc na to, to by ten odcinek trwał z 2 godziny, a tego byście nie chcieli. Znaczy, wy może byście chcieli, ale ja bym tego nie chciał, bo nie lubię, jak odcinki tyle trwają, bo kto ma czas oglądać takie odcinki? Właśnie przesłanie mojego kanału miało być krótkie 6-7-minutowe odcinki, teraz już jak widzicie są dużo dłuższe, praktycznie dwa razy dłuższe, bo macie po 12-15 minut nawet czasem. GTA jest zazwyczaj 10, czy tam czasem mniej, ale zazwyczaj 10 minut. To już i tak jest dla mnie, moim zdaniem, dużo, no bo ja też patrzę pod siebie, jak to wszystko wygląda, bo no ja rzadko znajduję czas, żeby oglądać takie kilka długich odcinków. Wolę na przykład, jak mam pół godziny wolnego czasu czy godzinę, to wolałbym obejrzeć 10 różnych odcinków u różnych ludzi, niż oglądać jeden czy dwa odcinki u jednego człowieka. Chociaż czasem mam też taki humor, że lubię sobie jednego. Znaczy, no kurde, to jest takie gadanie, bo to tak naprawdę zależy, co chcecie robić. Bo jeżeli na przykład gracie sobie w jakąś grę, typu
World of Warcraft, czy coś takiego, co no, nie wymaga od was zbyt dużej uwagi, Euro Truck Simulator, to fajnie jak wam coś gra tam w tle i możecie sobie puszczać, ale no kiedyś właśnie tak oglądałem YouTube'a, że grałem w gry i oglądałem sobie gdzieś tam na drugim monitorze jakieś filmy, czy bardziej słuchałem. Teraz już zastępują mi te długie filmy po prostu streamy, live'y, które cały czas coś gada i jest bardzo fajnie i właśnie live'y częściej mi tam lecą w ten, a kanały YouTube takie z dłuższymi filmami już trochę poszły w odstawkę, przynajmniej u mnie. Nie wiem jak u was, możecie mi powiedzieć, czy wy dalej, znaczy skąd bierzecie czas na takie długie oglądanie, bo jeżeli chodzi do szkoły, to powinniście bardziej spędzać ten czas na szkole oczywiście, prawda? Jak każdy z nas robi, a nie na oglądaniu YouTube'a. Znaczy wiadomo, jak ktoś ma robić takie odcinki jak ja, to możecie nawet kilka odcinków dziennie obejrzeć, bardzo wam polecam. Nadrobić co wszystko, co straciliście, zanim mnie znaleźliście. Ale no tak jak mówię, no ja już nie mam czasu niestety na oglądanie tak długich filmów. No i już. Ostatnio bardzo wkręciłem się w Wiedźmina. Jakoś tam 2 dni przed przeprowadzką, jak już wiedziałem, że mniej więcej będę się przeprowadzał, to zainstalowałem sobie Wiedźmina z dodatkami, kupiłem dodatki i mówię, dobra, będę grał, bo nigdy nie grałem w trójkę. Dwójkę przyszedłem, była po prostu wyśmienita, aż płakać mi się chciało, jak ją skończyłem. Ale no trójka wymaga jednak dużo więcej czasu niż dwójka. No i zainstalowałem i kurczę, bo te 48 godzin pierwsze po zainstalowaniu, 32 godziny przegrałem Wiedźmina, więc no co, w sumie tylko spałem, tam się umyłem, zjadłem coś, no i resztę grałem Wiedźmina, więc to świadczy o tym, jak ta gra jest dobra. Kurde, już jesteśmy prawie bardzo dużą, znaczy nawet już nie prawie, jesteśmy ogromną rybą, zjedliśmy już złotą rybkę i delfina, mamy 300 metrów, a jeszcze dość sporo paseczka do zapełnienia, więc zobaczymy, już pół godziny ten filmik nagrywam. Wy pewnie macie gdzieś tam, nie wiem, którą 15 minutę, może nawet nie. A tutaj dopiero jesteśmy tak na takim bliskim stage'u tego wszystkiego, nie? Czy ja tam mogę wpłynąć gdzieś, kurde, w głąb? What? Co tu się odpiernicza? Czy ja do jądra ziemi będę wpływał? What the fuck? Mam 10 km, 15, 17, 19. Co tu się odwala? Ja wiedziałem, że tu coś się popsuje. Ja wiedziałem, że to nie może być po prostu taki dobry rekin. Dobry rekin to w ogóle nie istnieje takie powiedzenie. Gdzie ja powinienem się przedostawać? Do jądra chyba, nie? Czy ja na razie mogę jeść tylko te czerwone? Mogę tylko te czerwone, więc o nie, już mogę wszystko. Mamy 2 megametry. Łożesz ty kurde, zjadłem całą planetę, wydostałem się z planety, patrzcie, z rekin, który miał uratować Ziemię, zniszczył ją. Mam 15 megametrów, nie wiem co to są megametry, zjadłem księżyc. Ha, no i koniec tej przygody, po 30 minutach nagrywania nadszedł czas na pożegnanie z serią z Tasty Blue, zobaczymy jeszcze co tutaj nam komiks przedstawia. Bardzo fajnie było, bardzo fajnie było. No więc jak widzicie, komiks opowiada o tym, że tutaj Nano Shark poleciał zjadać kolejne planety, a na takim skrawku naszej planety stoi pingwin. Widać w oddali stację kosmiczną, znaczy kosmiczną stację w Arktyce, która badała delfiny, gdzie Nano Shark został po raz pierwszy wypuszczony. No i tutaj jeden z pomocników naszego doktora mówi, że Nano Shark je za dużo. A nasz doktorek mówi, że kiedy wiecie, naciśnie ten przycisk, kiedy załączy ten przycisk, to powinien się Nano Shark wyłączyć, ale niestety się nie wyłączył i pyta nasz doktorek, dlaczego tak się stało. No i pomocnik bierze kabel i widzi, że jest przegryziony, a na ostatnim odcinku pingwin macha rekinowi z kabelkami w dziobie, czyli widać, że to on przegryzł kabelek, no i takim oto sposobem nasz Nano Shark zjadł nie dość, że naszą planetę, to i pewnie zje kolejne planety. Ciekawa historia, tak jak myślałem, Nano Shark się trochę zbuntuje i zje za dużo, no tego się nie spodziewałem, że będę jadł tam jądro Ziemi w ogóle, ale bardzo fajnie to wymyślili, zobaczymy czy to już koniec. Tak, to już koniec. No tutaj są właśnie napisy końcowe, więc przy tych napisach ja już wam bardzo serdecznie podziękuję za tą serię, która była bardzo, ale to bardzo fajna. Mam nadzieję, że wam się też spodobała, bo
Znaczy nawet wiem, że wam się spodobała, bo oceny pod filmami o tym świadczą. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to jak zawsze zostawcie łapki w górę na cześć tej serii. Jeżeli wam się nie spodobała, to jak zawsze łapki w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba. Na dzisiaj i na zawsze z Tasty Blue to już wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa.